Cześć, witam Was w ostatniej części prezentującej cały obrazek. Chciałabym Wam omówić, co się wydarzyło. Obrazki są skończone. Powiem, że trochę się z nimi męczyłam. Co namalowałam, to mi się nie podobało. Poprawiałam, poprawiałam po 50 razy, ale tak czasami bywa. Co tu się wydarzyło? No więc domalowywałam to były żółte róże. Do żółtego dodałam turkus, potem przemalowałam to na różowy, dodałam te granatowe środki, tak samo tutaj. Dodałam środki, te róże, które tu były żółte, wszystko poszło na różowo. Kilka dodałam na biało, więc wyszły takie jaśniejsze. Generalnie chodziło mi, żeby było kolor, a te żółte były takie mdłe. Tutaj z tych żółtych zrobiłam takie, i ten był żółty, troszeczkę takie żółto-różowe. Domalowałam jeszcze te dwie gałązki, czyli najpierw pędzlem białą farbą, takim kwadratowym, zrobiłam takie znaczki, jak to wyschło. Flomastrem zrobiłam listki i ogonki. Domalowałam zielone liście. Użyłam tutaj koloru jasnozielonego, dodałam troszkę, jak on się nazywa, ten morski, turkusowy, a na sam koniec zwykłe ciemne zieleni troszkę przeciągnęłam. Zrobiłam flamastrem czarnym, grubym gałązki i listki, kształty. Zrobiłam też na niektórych różach, na tej, tu zrobiłam, no tak po prostu. Kontury na tym i na tym. Tak samo zrobiłam tu, tu, tu i tu. Też kontury flamastrem. Potem znowu coś mi się nie podobało. Domalowałam takie kuleczki zielone. Te zrobiłam na różowo, te zostały na zielono. I też grubym flamastrem zrobiłam z nich takie kwiatuszki. Poprawiłam takie drobne różyczki. Nie podobały mi się te wszystkie liście, które namalowałam. W ogóle tak jakoś nie pasowały. No ale zostawiłam obrazek, no właśnie na drugi dzień, czyli żeby dzisiaj skończyć. O, to mi się coś chlapło. Chlapło i się udarło. Trzeba to zamalować. I poprawiałam jeszcze troszkę, dodawałam różowego na usta, na różyczki, także je poprawiałam, poprawiałam. Z daleka na nie patrzyłam, odchodziłam, przybliżałam się, coś mi cały czas nie pasowało. I pomyślałam sobie, zawsze mnie ratowała biała farba i chlapania, więc rozrobiłam sobie troszeczkę białej farby z niewielką ilością wody i małym pędzlem zrobiłam chlapania, czyli te miejsca, które mi się najmniej podobały. Czyli zrobiłam tu po liściach, tu po kwiatach, po tych różach i tutaj ten dół liści. Tam, gdzie mi upadło więcej wody, zrobiłam po prostu takie fajne kwiatuszki, też wyszły tu na dole. Tu jest taki jeden, tu są dwa, więc tutaj na te liście, które mi się w ogóle nie podobały, przykryłam je po prostu tymi chlapaniami i one się schowały. Tak samo tu i tu i całkiem fajny efekt. Te białe chlapania weszły też na twarz, ale podoba mi się ten efekt. Takie te twarze nie były takie czarne, takie bez wyrazu. Natomiast jak te białe kropeczki, to tak jakby taki pyłek, jakieś takie kuleczki wpadły na te twarze śpiące, na te nasze matki natury dwie. Myślę, że fajnie to będzie wyglądało jako dyptyk. Obie śpią i trzeba je obudzić. Wiosna się już obudziła, kwiaty kwitną, a matka natura jeszcze śpi. Pożyczyłam sobie dzisiaj moje kamienie, żeby troszkę przytrzymać obrazki, bo obrazki się pofalowały po malowaniu. Je wystarczy odwrócić do góry nogami jakimś ciężkim przedmiotem, czy książką, czy jakimś krzesłem. Przygnieść i one się po prostu rozprostują. Potem można je oprawić, więc będzie tu na pewno biała rama paspartu. Ja Wam jeszcze tylko pokażę efekt.
jaka jest różnica, jeżeli z paspartu. Natomiast to jest za małe paspartu, bo tu pół obrazka zasłoni. No ale powiedzmy o to chodzi, że te kolorki, będzie to tak wyglądało, a przy tych kolorkach tak. Natomiast ja chcę zrobić większe paspartu, które będzie poza tym wymiarem. I też myślę, że to będzie taki fajny komplecik. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę na taki obrazeczek, na ten komplecik, zapraszam na Dzień Matki. Dla babci można też kupić. Na pewno się babcia ucieszy i mama na Dzień Matki taki prezent. Zapraszam na Facebook Vedic Agata Gallery. Proszę do mnie napisać przez Messenger. Jeśli ten filmik Ci się dzisiaj podobał, zalajkuj, podnieś palucha. Bardzo proszę o subskrypcję. Nowe filmiki wchodzą co jakiś czas. Zachęcam Was do samodzielnego malowania, bo takie obrazki możecie również samodzielnie dla mamy i dla babci namalować. Także skorzystajcie z tych filmików, są bezpłatne. Ja nauczyłam się sama malować, więc myślę, że Wy też się możecie nauczyć. To są obrazki abstrakcyjne, każdy może takie malować. Widać, co tu jest. Widać, że to są kwiaty, widać, że to jest twarz, że one śpią. To nie musi być jak zdjęcie ze sztalugi z Akademii Sztuk Pięknych. Ważne, że jest to Wasza praca, sprawia Wam przyjemność. Daliście tutaj swoje energii. Nigdy nie malujcie, jak jesteście źli, wkurzeni, jakiś tam w smutku, bo te obrazy takie będą. Będą smutne, takie będą ponure, natomiast zawsze malujcie w radości, kiedy macie fajny dzień, fajną energię, dobrze się czujecie, jest słoneczko, ładna pogoda, siądźcie sobie i pomalujcie. Jak się męczycie z obrazkiem, odstawcie go na drugi dzień, popatrzcie świeżym okiem. Czasami nawet tydzień, dwa albo miesiąc trzeba poczekać i przyjdzie na pewno nowy pomysł, co z tym obrazkiem zrobić. Także dziękuję bardzo. Kończymy dzisiaj tą serię, ostatnia część i zapraszam znowu.